Witam w kolejnej próbie mikrofonu pod tytułem Zagrajmy w Darkseid 2. Dobra, musiałem sobie sprawdzić coś. Okej. Właśnie tutaj w jednym okienku wysyła się na serwer Anvil of Dawn. Jest to jeden z tych dni w tygodniu, a w zasadzie jedyny dzień w tygodniu, kiedy mogę coś nagrać. Ciężkie jest życie, naprawdę, proszę Państwa, uwierzcie mi, nie jest łatwo, przynajmniej nie każdemu. Przynajmniej sobie mogę się orbnąć herbatkę. No, dobra, przejdźmy do naszego tutaj, do naszej przyjemnej gry. A, tak, już byliśmy. Właśnie, coś o sobie przypomniałem. To jest horror, zasadniczo, ta gra. Sideshow and Hall of Mirrors attraction. Great. I've experienced enough freaks and distortions to last a lifetime. Super. Jakieś sala luster i inne dziwadła. Dobra, nieważne. To jest horror. Jeżeli lubicie horrory, to nie jest jedyny horror, jaki zrobiłem. Ale to chyba taką oddzielną reklamę kiedyś zrobię, bo ludzie często szukają czegoś takiego, jakichś mocniejszych wrażeń. A ja mam coś takiego, mam na swoim kanale i to nie jest Doom. Wiem, że nienawidzicie Dooma, bo Doom ma tak mizerną wyświetlalność, że to masakra po prostu. Aż się zawsze zdziwiłem, ale nie jest to. Przynajmniej mi się przyjemnie gra, także nieistotne. Zobaczmy, co tu w ogóle, co tu jest. Sala luster. Taki labirynt, zobaczcie, lusterkowy. Oh, great. I have to figure out which side of each room is a mirror and which is a passage. I hate these things. Skoro ich nie znosisz, to po co tu wchodzisz? Dobra. No i tutaj właśnie Mike Dawson tak poklatkowo przemieszcza się między lustrami, trzeba właśnie rozgryźć to, która ściana każdej komnaty jest lustrem, a która jest przejściem. O, i tu trzeba dojść. Tu jest właśnie, zaraz. Tutaj widzicie takie malutkie coś, to są drzwi na klucz. I ten klucz trzeba będzie zdobyć w innym terminie. I need to find a path leading to this room. I need to find a path leading to this room. Właśnie widzę. Na razie nie mamy klucza. Dobra, zamknij się, bo już to się nudzi. Ja wiem, że tutaj się coś... A mirror. Poważnie. This mirror has a keyhole. Keyhole. Brzmi jak asshole. Ale jest duża różnica, naprawdę. Dobra, idziemy stąd. Idziemy. I need to find a path. Zamknij się, Mike Dawson. I need to find a path. Człowieku, nosisz wąsy. Ile ty masz lat, kurde? 30? Też mam 30. I nie mam wąsów. Chyba. Nie próbowałem zapuścić wąsów. Uważałem to zawsze za dość dziwny pomysł. Dobra, wyjdźmy stąd. I z mamą mieszkasz jeszcze, Mike Dawson. Kurczę, człowieku. Chociaż, żeby mieć wąsy, nie trzeba mieć 30 lat, no. Dobra, powiedzmy, że jesteś wypasionym na sterydach 17-latkiem. Chociaż nie wiem, czy to trzeba sterydy zjadać, żeby mieć wąsy? Macie jakąś teorię na temat wąsów? Wspaniale, dobra, porozmawiajmy z tymi gościówkami, które teoretycznie są bliźniętami syjamskimi, ale jeżeli znam dobrze definicję bliźniąt syjamskich, to one powinny być jakoś ze sobą połączone.
nierozerwalnie, a przynajmniej nie poza chirurgicznie. I one nie wyglądają, jakby były połączone. Chyba że są złączone pośladkami. Nie wiem. Czy idzie wyczynić uchy? Nie, no nie wyglądają one połączone pośladkami. Can you talk to the... Możecie rozmawiać z publicznością, czy albo hello ladies? Nie wiem, od czego zacząć. A nigdy nie umiałem podrywać kobiet. Nie wiem, jak to się stało, że się ożeniłem. Dobra, żart. Nie, nie było aż tak źle. Nie było aż tak źle, naprawdę. Hello, ladies. Hello, sir. I hope that you are enjoying the carnival. Witam pana. Mam nadzieję, że zadowolony jest pan. Orzesz. Great. Czy jest pan zadowolony z tego właśnie wesołego miasteczka? I druga tak niby, że to szeptem. Ten koleś jest pyszny, no nie? Człowieku, jesteś ciachem. Lecą na ciebie babki. Tak trzymaj, nie gol wąsów. Co piszecie? What are you writing? I'm addressing these postcards. We're sending them to famous people from all over the world. Adresuję pocztówki do wszystkich słynnych osób na świecie. No, ogólnie do osób martwych piszą. Jak ty masz na imię? Może do ciebie też jedną wyślemy. To ciekawe, bo piszą kartki do osób, które nie żyją. Wszyscy są martwi. Czy oni kiedykolwiek odpisują? Dobra, może pierwsze. Everyone you are writing to is dead. Do they ever write back? Yes, voices come into our heads. Ooh. I always hear from women. Słyszymy głosy w głowach. And I always hear from men. Oh. Too bad none of them sound as young and virile as lady. Ta druga jest jakaś taka, bym powiedział. Dobra, nie będę mówił. Jedna słyszy głosy od kobiet, a druga od mężczyzn. Ciekawe, czy ją komplementują te głosy. A dokąd wysyłacie te kartki? Czy może na jakąś martwą pocztę? Co? Where do you send these postcards? To the dead letter office? Jaki żart od Mike, normalnie. Oh, that's very funny, sir. No, we send them to the local morgue. I'm sure they know where to forward them. Nie, wysyłam je do lokalnej kostnicy. Mam nadzieję, że oni wiedzą, gdzie je przekazać. No dobrze, powiedz, jak masz na imię. I teraz co? Znowu mamy kłamać, czy powiedzieć prawdę? Kłamać, czy prawdę? Proszę państwa, prawda was wyzwoli. Tak mówią. Nie wiem, mówię prawdę. My name's Mike Dawson. Mike Dawson? Oh no! That was the name I was supposed to mail the key to. I think I made a big mistake. Jaki klucz? Watch your mouth, sis. The voices won't like it. Cicho, siostryczko, nie gadaj tyle w głosy, no, głosom się to nie spodoba. I'm sick of you and your twisted ways, Daisy. You built the Hall of Mirrors as a favor for those voices you heard. Now I'm doing a favor for the voice I heard. Że zbudowałaś halę luster. Look, pretty boy, I'm not letting my sister say anything more. Go on, get out of here before we all get in big trouble. God damn it! Może trzeba było kłamać. Jedna powiedziała, że masz siedzieć cicho, a druga mówi, że ma już dość tutaj twoich dziwnych zachowań, że zbudowałaś halę luster właśnie na zlecenie swoich głosów. To ja w takim razie dam klucz temu panu, znaczy nie wiem, czy da klucz temu panu, w każdym razie, że chce coś zrobić dla głosów, które ona słyszy. No i ta druga mówi, zamknij się i nie gadaj już tyle, póki jeszcze nie wpadliśmy w większej kłopoty.
Chociaż może powinienem zabrzmieć bardziej jak kobieta. Dobra, dawaj mi ten klucz. Let go of her, Daisy. A, daj jej spokój. Let go of her, Daisy. Jak się przejmę? You caused enough trouble already. We've got nothing more to say to you. Get out. O kurde, wyganiają mnie. A ja się nie poddam. Mini, are you alright? Wszystko w porządku z tobą, Mini? Mini, are you alright? Haven't you caused enough trouble already? We've got nothing more to say to you. Get out. God damn it. Kurde, co gdybym skłamał? Co gdybym skłamał? What a magnificent stage. This act must be something really special. Wiecie co? Jestem naprawdę ciekaw, co by się stało, gdybym tutaj nie powiedział do końca prawdy tym paniom. Sam cel, nie to chciałem, co chciałem. Sprawdźmy jeszcze raz. Niedaleko żeśmy się przeszli. Idź tu i od razu idziemy. Tak, coś tak było. Cześć, dziewuchy. I've heard about Siamese twins before, but I've never actually seen a pair until now. Despite their affliction, these two women are quite lovely. Są całkiem śliczne nawet jak na bliźniaczki syjamskie. Dobra, hello ladies. Hello. Hello ladies. Dobra. Hello sir. Dobra, jedźmy tą ścieżką. Od razu sobie zażartujmy. Where do you send these posts? Oh, that's very funny, sir. No, we send them to the local morgue. I'm sure they know where to forward them. Ciekawe, czy bliźniaczki syjamskie się biją czasem. What's your name? No dobrze. To teraz kłamiemy. My name is Philip Marlowe. Philip Marlowe, ale żeś wymyślił. You don't look like Nie wyglądasz jak Philip, a? Come off it, pal. What do you take us for, a couple of bimbos? Co ty myślisz, że jesteśmy, kurde, idiotkami? Nie. Jeszcze raz, nie. Był zły dialog. Dobra, Philip Marlowe nie działa. Jeszcze raz. Halo. No dobra, muszę... My name's Mike Dawson. Watch your mouth! No! Look, pretty boy, I'm not letting my sister say anything more. Go on, get out of here before we all get in big trouble. Spróbuję jeszcze drugiego. Ciekawe, czy te dialogi, że tak powiem, są bardzo liniowe, że tak powiem. Czy na przykład jak teraz coś spieprzę, czy będzie to miało jakiś skutek na przyszłość? Tak jak w pierwszej części, gdzie nie można było piksela przegapić, żeby nie schrzanić czegoś. Dobra. Hello, ladies. A może to... No, gadaj. Excuse me. Can you talk to the audience? Czy możecie rozmawiać z publicznością? Hello, sir. I hope that you are enjoying the carnival. Mamy nadzieję, że się pan cieszy z tego miasteczka, tak? Say, this guy looks delicious. Chciałabyś mnie poliznać w ucho? Taki jestem słodki. Dobra, co robicie na tym? What do you do at the carnival? Gadać. I work in the sideshow. What's it look like? Pracujemy właśnie na występie. Please, Daisy, don't be rude. A gentleman may be interested to know that besides working at the sideshow, we also design the Hall of Mirrors. Zaprojektowały ten właśnie labirynt. That's interesting.
To bardzo ciekawe. Nie wiem, jak można to nazwać, sideshow, no jakiś boczny występ, boczny pokaz. To bardzo ciekawe, że właśnie artyści sami projektują swoje atrakcje. Nie lubię labiryntów, mam złe sny z labiryntami. A czy zaprojektowałeś coś jeszcze na tym Luna Parku? Did you design anything else at the carnival? I wanted to put in a peep show, but Miss Purist Snow here won't allow it. No tak, dobra, ta gościówka jest erotomanką. All you think about is sex, sex, sex. If I let you have your way, you'd open up a bordello. No, słuchaj, no Daisy tobie tylko seks i seks w głowie. W ogóle Daisy chciała otworzyć peep show, no co to, no, po prostu występować na golasa, tańczyć przed publicznością i żeby pozwalać, żeby panowie wkładali jej banknoty za części garderoby. Oczywiście nie chodzi tu o spodnie, skarpety i szaliki, tylko inne takie. No i Daisy mówi, że kurczę, gdybym cię nie pilnowała, to otworzyłabyś tu burdel po prostu. To była przyjemność rozmawianie z wami. Co piszecie? Potrzebuję znaleźć te leki klauna, ale jest zatrzaśnięty pod kowadłem. Czy możecie mi pomóc? I need to get the clown's medicine, but it's trapped under an anvil. Can you help? Oh dear. You might try asking Gargan, the strong man next door. He can probably lift it for you. Możesz poprosić Gargana w drzwi obok, może ci pomoże. Why, that muscle-bound crybaby is probably too busy feeling sorry for himself. Don't even bother. Ja, że to umięśnione dziecko pewnie ciągle, kurczę, miałczy nad swoim własnym losem. Nic ci nie pomoże, raczej się tym nie... No w ogóle nie zajmuj. Miło się z wami gadało, dziewuszki. Teraz już musimy lecieć, Mike Dawson. Tak, oczywiście. A, pewnie wrócimy, tak. Wróć szybko, duży chłopcze. Nie wiem, jak to po polsku w ogóle nazwać, big boy. No i mamy Gargana. Wspaniała scena. Ten pokaz musi być czymś naprawdę super. Dobra, teraz musimy Garganowi jakoś się podlizać. Może wystarczy, jak będę tu stał. Stój, patrz się, jak Gargan dźwiga. Nie, bo chodzi o to, że on jest jakiś taki, ma niską poczucie własnej wartości i jakiś zaraz zobaczycie. Excuse me, Gargan. Przepraszam cię, Gargan. I'm in the middle of my act. What do you want? Jestem w środku mojego występu. Czego chcesz? O, jedno i drugie pytanie jest, Mike, totalnie głupie. Pracujesz tu? No nie, no kurde, przyszedłem się przypakować. Albo co? What kind of act do you do? Czyli co tutaj pokazujesz? No jedno i drugie jest durne. Jesteś idiotą, Mike. What kind of act do you do? I lift and juggle barbells and perform other amazing feats of strength. Enjoy my act while you can. I'll probably lose my job soon. Podnoszę wielkie ciężary i inne wspaniałe rzeczy robię, więc podziwiaj, ponieważ niedługo prawdopodobnie stracę robotę. Dlaczego miałbyś stracić robotę? Potrzebuję kogoś, by mi pomógł. No dobra. Tu pewnie też trzeba będzie jakoś inteligentnie to rozegrać, ten dialog. Nie możemy od razu przejść do tego, bo się obrazi. Dlaczego miałbyś stracić robotę, człowieku? Jesteś wspaniały!
can't draw a crowd. They all go to see the Siamese twins or the fortune teller. There's just no interest in my talents. Not when you can rent Arnold or Sly at the video store for a buck. Że nie przyciągam tłumów. Że nie przyciągam tłumów, które by mnie podziwiały. Wszyscy idą do bliźniaczek siamskich albo do przepowiedni. Że nikt nie jest zainteresowany moimi talentami, bo każdy może sobie obejrzeć na wideo jakiś tam, nie wiem, Rambo, powiedzmy, za dolca. No i teraz tak. No nie ma co z nim kończyć. Albo nie, to jest komplement na końcu. Nice show, to go jakoś podbuduje. I może drugi raz pójdziemy. Albo możemy powiedzieć... No to i on się wkurza, jak się to mówi. Czy możemy coś dla ciebie zrobić? Czy mogę coś dla ciebie zrobić, panie Gargan? On po prostu odbiera to jako użalanie się nad nim, takie litowanie się. On tego nie lubi. Jak powiem, że potrzebuję, żeby ktoś mi zdjął to kowadło, to też pewnie się wkurzy, bo powie, że przyszedłem zamiast oglądać jego show, to przyszedłem po prostu gościa poprosić, żeby mi zdjął to kowadło i tak naprawdę mam w dupie jego show. No i tu takie pocieszanie, come on, no, słuchaj stary panie Gargan. Nie ma powodu, żeby się tak depresjonować. Na pewno nie jest tak źle. Słuchajcie, na początek tomu powiem, zobaczymy co będzie. I gotta run now. Nice show. You too. Everyone. God damn it! Rzeczywiście ciężko mu, kurczę. Ciężko mu. Stój i patrz. Ciężko mu, kurczę. Ciężko go pocieszyć. Dobra. Excuse me, Gargan. Nie, zostaw ten... Odłóż ten ciężarek i masz ze mną rozmawiać. Bo już 20... O kurczę, 22 minuty, jak czas leci. Jak rakieta. I'm in the middle of my act. What do you want? No dobra, od razu przejdziemy do tego kowadła. I need some help. Could you lift an anvil off an ice chest for me? Sorry, but I'm not in the mood to help anyone. I take some lousy pills my doctor gave me, but they don't do much good. I'm washed up and I know it. Że nie mam ochoty nikomu pomagać. Biorę jakieś tabletki od lekarza, ale nie pomagają i jestem, nie wiem, spłukany czy coś takiego. Kurczę, no, może trzeba było... Dobra, jeszcze raz ten tekst. Mr. Gargan, won't you please lift that anvil so that I can get the clown's medicine? Podnieś pan to kowadło, żeby mu klaunowi zanieść lek. I already told you! No! I'm through doing favors for people. No one ever does anything for me. Now stop interrupting my act. Dobra, wiecie co? Na razie to skończę, ale ja tak, że tak powiem, za kulisami sprawdzę, czy może jakaś inna ścieżka tego dialogu może by wywołała inny efekt. Dobra, tymczasem 24 minuty. Chyba przetnę na pół ten odcinek. Nie wiem, jakoś nie wydaje mi się, żeby było fajnie taki jeden długi. Nie wiem. Nic nie wiem. Dobra, proszę Państwa, to było Zagrajmy w Anvil of Dawn. Zwiedzamy w Luna Park. Stryk, to był mój palec. Powinienem występować w cyrku, nie? Będę łamiąc sobie palce. Tak, poznajemy tutaj właśnie zakamarki tego Luna Parku. Różne dziwolągi, różne dziwactwa i ten Luna Park na pewno kryje za sobą, znaczy w swoich trzewiach jakieś nieopisane zło, jakąś ciemność straszną. Przynajmniej tak to wygląda, jakiś chory klimat to jest. Ja bym tu nie mieszkał, nie. Dobra, pozdrawiam Was, trzymajcie się i zapraszam na następny odcinek. Zagrajmy w coś tam. To cześć.